Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Dziś, w 3. niedzielę Wielkiego Postu, Ewangelia zaprasza nas do towarzyszenia Jezusowi, który zgodnie z przepisami prawa udaje się w pielgrzymce do Jerozolimy, aby tam przeżywać święto Paschy. Zatrzymajmy się na chwilę i przyjrzyjmy się znaczeniu tego święta. Święto Paschy było wspomnieniem i przeżywaniem najważniejszych dzieł Boga w historii Izraela. Obchody te były też zapowiedzią nowej Paschy, podczas której ma przyjść Mesjasz, by dokonać odnowienia Izraela i pełnego objawienia. Wybór tego święta przez Jezusa jako początku swojej publicznej działalności jest bardzo wymowny. Święto to stanowi ramy dla całej publicznej działalności Jezusa. Jezus w święto Paschy ją rozpoczyna, ale też w Paschę na krzyżu ją zakończy. W czasach Jezusa na święto Paschy do Jerozolimy przybywało nawet 100 tysięcy pielgrzymów. Chociaż celebrowano ją w domach, zapis z Księgi Powtórzonego Prawa domaga się, aby zabicie i spożywanie baranka dokonywało się w miejscu do tego wybranym przez Boga, czyli w świątyni. Aby to ułatwić, zwierzęta przeznaczone na ofiary sprzedawano bezpośrednio na dziedzińcu świątyni, na tak zwanym dziedzińcu pogan. Uzasadnieniem tego świątynnego handlu było prawo również z Księgi Powtórzonego Prawa, mówiące, że ci, którzy mieszkali daleko, mogli swe dziesięciny zamienić na pieniądze, potem przyjść do świątyni i za te pieniądze kupić dary potrzebne na ofiarę. Przyjrzyjmy się teraz przez chwilę postawie Jezusa. Przychodzi on do świątyni, do miejsca, które jest dla niego najdroższe na ziemi, bo jest domem jego ojca. Pragnie, by było to miejsce modlitwy, skupienia, wyciszenia. By było to miejsce spotkania i budowania relacji z Bogiem. Jednakże to, co wysuwa się na pierwszy plan,
to to, że zamiast tego Jezus zastaje handlujących na straganach, doświadcza zgiełku i braku szacunku dla tego miejsca. Wzbiera się w nim gniew i biczem robi porządek, bo świątynia jest własnością Boga i Jego spraw. Ta świątynia z cegły jest też symbolem świątyni serca każdego z nas. Bo za każdym razem, kiedy wchodzę do miejsca świętego, Bóg przypomina mi, że On sam chce we mnie przebywać. Przypomina mi, że Jezus codziennie przychodzi do mnie i pyta mnie o stan świątyni mojego ciała. To dzisiejsze słowo jest doskonałą okazją do tego, by zastanowić się nad swoim duchowym samopoczuciem, by przyjrzeć się swojemu sercu i odpowiedzieć sobie na pytanie, co w nim dominuje. Klimat modlitwy i pokoju, czy może zgiełku i targowiska? To też dobry moment, by stanąć w prawdzie i zapytać siebie, kto lub co jest w moim życiu najważniejsze. Pan Bóg, moja rodzina, wspólnota, czy może kariera, pieniądze i inne dobra materialne. Nie bój się. Pozwól Jezusowi wkroczyć z biczem i zrobić porządek w twoim życiu. Pozwól mu powywracać stoły twoich spraw. Bo niezależnie od tego, co dziś w tobie jest, jak bardzo jesteś zrujnowany przez grzech, możesz być pewny tego, że Jezus chce i ma moc odbudować świątynię twojego serca. Zacznij od prostych słów. Panie, daj mi serce nowe.